Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy bardzo spokojną taką grę Armored Car. Jest to gra z automatów z 1981 roku firmy Stern Electronics. Jeździmy po takiej planszy, słuchajcie, no i trzeba zbierać gotówkę, no i uciekać przed innymi samochodami. Są skrzyżowania, tam dosyć tak zrobione, to jest strzałkami zaznaczone. Zmieniają się jak gdyby światła nakazujące kierunek jazdy. No, o mniej więcej tak to wygląda. To jest właśnie demko. Natomiast jak mi pójdzie, to się okaże. Wrzucamy na początek, no może jeden kredycik, żeby zobaczyć jak to będzie się przedstawiało. No i zaczynamy. Mamy 5 żyć. O, zebrałem, ale nie to co chciałem. Widzicie, bo te dolarki niestety się czasami zamieniają właśnie nie w dolarki, tylko w coś innego. O, teraz wziąłem sobie dolarek ładnie. Teraz wziąłem ładnie dolarek. O, tu muszę czekać, widzicie? O, niestety rozwaliłem się. No dobra, lecimy dalej. Czekajcie, gdzie... Oj, nie, 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 nie. Coś w rodzaju to jest, słuchajcie, można powiedzieć, była Pac-Mana. W Pac-Manie tak samo trzeba było tam unikać tych stworów, które nas goniły. Mieliśmy podobną siatkę, czyli... O, znowu się rozwaliłem. Czyli mieliśmy podobną zasadę działania jak tutaj, gdyby... No... A! Nie w tą stronę chciałem, chciałem w dół. Także, no mówię, pewne podobieństwo do... A! Tu muszę czekać teraz. O! O, niestety, dojechał mnie. No dobra, dojechał to dojechał. Dobra, mamy. O, teraz nie, 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 nie. Oj, nie. Chciałem poczekać chwilę, żeby mi się u góry zmieniło, wiecie, na ten. O. I tak wyglądała właśnie gra jednym kredycikiem. Także... No nic, dobrze, wrzućmy w takim razie, żeby nam się dobrze grało, może 5 kredytów. Raz. Wrzucają się czy się nie wrzucają? Dwa, jest. 3, 4, 5, dobra. Bo nie było żadnego odgłosu wrzuconego. Więc lecimy. A, widzicie? Dobra, nic wyżej idziemy. Musimy po drodze to wszystko po prostu pozbierać, słuchajcie. Tamtą stronę jest do banku. O, paliwko. Nie! Mogłem się cofnąć, widzicie? Zdupcyłem. No nic, idziemy stąd, zaczynamy. Dobra. O! Dobra, musimy iść po kluczyk, czyli zbierać po drodze to, co nam się tam trafi. Ładnie. Oj, nie, 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 nie! Nie udało mi się uciec. Chyba on troszeczkę szybszy był ode mnie. Dobra. Efekty dźwiękowe, widzimy, są bardzo ubogie, bardzo. Dobra. Oj, nie, 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 nie. Nie o to mi chodziło. No dobrze. Nie udało się, to się nie udało. Następnym razem się uda, albo i się nie uda. Patrzcie, jak zasuwają za mną. Ale nie, można ich zgubić dosyć łatwo. Dobra. Musimy szybko zatankować, bo się zaraz rozdupcymy. Albo bardzo mocno zwolni. No i niestety zwolnił właśnie mocno. Nie dojechaliśmy do stacji benzynowej. Mówi się trudno. Dosyć szybko ten samochód, że tak powiem, to paliwo zużywa. No, nie chciałbym mieć takiego chyba auta, które w takim tempie...
Oj, nie. Nie udało się. Ale mamy za to wpis na pocieszenie. No. No dobrze. Oj, nie. Nie o to mi chodziło. Nie. 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 Dobra. Oj, nie. Teraz zdupcyłem ja. Chciałem szybko, wiecie, dojść do tego, do tej stacji benzynowej. Bo ta stacja, kurczę, to jest, no, na wagę złota. W pewnych momentach, bo można stracić. No, czekamy, czekamy. Dobra, poszło. Nie, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. O, jestem, dobra. Mamy. Dobra, ładnie mi teraz idzie, słuchajcie. Nie! No i po mnie. Jakiś, nie wiem co, glebogryzator mnie załatwił. A, nie! Tamte strzałeczki chyba obrazujące skrzyżowania, znaczy światła na skrzyżowaniach są też trochę wkurzające, bo tak naprawdę nie mamy możliwości, słuchajcie. No, dojdę, 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 dojdę. Doszedłem. O nie! Nie o taką Polskę my walczyli! Oj! Nie o to mi chodziło. Koniec gry. Ale wpisik jest. No i lecimy dalej. Oj, nie, 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 nie udało się. Tym razem się nie udało. Nie! No jak będę w takim tempie, kurczę, życie marnował, to nic z tego dobrego nie będzie. Nie! Uciekaj, 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 uciekaj! No nie, skrzyżowanie znowuż. Dobra, przeszliśmy, ale. Ojku. Chciałem na stację zajechać. Bo przecież ten samochód pali jak czołg. O nie. Nie wyszło mi. O, tu jest, patrzcie. Kluczyk żeśmy wzięli. O nie, chciałem skręcić, ale coś mi się. To wina pada tym razem było. No nic, wpisik to wpisik. Teraz jadę prosto na stację, spróbuję dojechać maksymalnie jak się da. Słuchajcie, na prawą stronę. Zobaczymy, co tam jest na samym końcu. Paliwko, dobra. I zasuwam cały czas w prawą stronę. Zobaczymy, co będzie. Oj, nie! Chyba nie był to dobry pomysł. Trzeba było się chwilę wstrzymać. O! Co za sprytny. Dobra, dół. No co jest? Rozdeptał mnie. No.
fajnie zdupcone. Dobra, kluczyk weźmiemy, chociaż nie wiem po co on mi, no ale niech będzie. Dobra, ładnie. Nie! Uff. Niewiele brakowało, słuchajcie. Niewiele brakowało. O! Coś mi goni. Nie! Nie! Po co ja się wróciłem? Bez sensu. Czekajcie, tu jeszcze coś. Nie, tu nie było nic. Myślałem, a tam na dole są znowu. Nie wiem co robić za bardzo, bo tam kręcą się mośki. Dobra, zawracamy. Idziemy po paliwko. Bo zaraz będzie koniec filma. Co mi dało tankowanie, jak się rozwaliłem? No i ostatni kredycik. Dobra, zacznę od sprzątania tego wszystkiego po drodze. Kurde, no on za mną leci. Nie! Figa. Nie udało się. Dobra, czekajcie. Nie! No... Coś to. Dobra, zatankujmy. Haha, widzicie, jak żeśmy go wy... No nie, 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 nie. Dobra, weźmy sobie cokolwiek to nie byłoby. Dobra, w ostatniej chwili. Widzicie? Udało się. Dobra. Oj nie. Mogłem jeszcze trochę pomanewrować. Jeszcze miałem chwilę czasu. Jeśli chodzi o paliwko. Dobra, czekaj. Nie, w dół. W dół. Dobra. Ładnie. No. W dół, 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 zasuwaj. Dobra. Ładnie. Co jest, że nie wziąłem tego? O, no niestety. Koniec gry. No i tak to wyglądało. Parę wpisów udało mi się uzyskać. No, gra fajna, ciekawa, no niestety dosyć prosta, no ale na tamte czasy myślę, że powinna, na pewno znalazła wielu amatorów spędzenia kilku chwil na jakiejś tam rozrywce. Zważywszy na fakt, że no, to były czasy, kiedy był tenis w postaci kwadracików i prostokącików, które się odbijało. No niestety. Trzymajcie się i do kolejnego spotkania z kolejną grą retro. Pozdrawiam. Cześć.